Siema, siema, Tajtori! Dzisiaj wybieram się do pewnego youtubera z Brawl Stars, którego na pewno kojarzycie. Oczywiście chodzi mi o Panda Gaming. I postanowiłem, że pokażę wam cały ten dzień, jak go spędzamy i co będziemy robić, no i tym podobne. Myślę, że będzie ciekawie. Więc umówmy się tak, jak wbijemy pod tym odcinkiem ponad 2000 łapek w górę, no to będę dalej kontynuował taką serię z vlogami. Myślę, że spoczko opcja, bo jest to coś nowego na moim kanale. Więc łapkujcie, jeśli chcecie. Jak coś, ja tu na razie pokazuję wam moje przygotowania do tego wyjazdu, co biorę i tym podobne. A oczywiście zostawcie subika, żeby nic nie przegapić, najlepiej z dzwoneczkiem. Zapraszam też na kanał Pandy, do którego jedziemy. No i ogólnie cofniemy się teraz na chwilę szybciutko do dnia wcześniejszego, bo postanowiłem wtedy, że umyję moją furę przed wyjazdem, żeby wiecie, nie było wstydu, że jadę w gości jeszcze do youtubera, a tutaj autko usyfione. Więc dokładnie je przeczyściłem, można powiedzieć, że teraz błyszczy. No i właśnie, napiszcie w komentarzu słowo myjnia, to przypnę wam serducho. A my lecimy dalej. Koło godziny 11 wyjechałem z domu, miałem do Pandy gdzieś jakąś godzinkę. Jak coś, na razie mówię wam już po wszystkim, ale jak dojadę do Pandy, no to będziecie mieli taki komentarz na żywo. Droga minęła dosyć sprawnie, no i oczywiście dojechałem do Pandy, więc obczajcie. Dobra widzowie, jestem już u Pandy, siemanko Pando, witam, witam. No i lecimy zaraz robić resztę, będziecie sobie wszystko widzieć. Chwilę posiedzieliśmy, napiliśmy się i postanowiliśmy, że musimy zagrać sobie gierkę w Clash Royale. Ja ostatnio trochę zacząłem w to grać, Panda gra już od dawna, dlatego no chcieliśmy się zmierzyć. Macie tutaj pokazane, jak graliśmy, wiem, że może nie jest to najlepsze ujęcie, ale jakoś to w miarę widzicie. No i niestety przegrałem. Ale była walka wyrównana, na początku naprawdę się starałem. Jak coś, ja mam 3900 pucharków w Clash Royale, a Panda ma ponad 5000. No i miał dużo lepszy deck, nie oszukujmy się. Miał też bardziej ulepszone postacie. Zresztą teraz tutaj widzicie wszystko, jak to u nas wyglądało. No starałem się, co nie? Nie potrwało to może długo, ale naprawdę grało się fajnie. Więc no, tak oto zaczęliśmy. Jako że Panda wygrał pierwszą gierkę, no to musiałem się trochę odkuć i postanowiliśmy, że pójdziemy na jego ogródek, ponieważ tam Panda miał ping-ponga. A w ping-pongu no byłem pewny, że już z nim wygram. Graliśmy mordeczki 3 sety, każdy do 11. I tak się złożyło, że było 2 do 2 w setach. No i czas było na finałowy set. I wygrałem go ja, więc nareszcie udało mi się w coś wygrać z Pandą. Skończyło się 3 do 2, ale muszę przyznać, że naprawdę Panda grał solidnie. Niektóre ścinki fajnie wchodziły, no niektóre też nie, ale nie było źle. Jak coś tam macie tylko nagrane, jak ja trzymałem telefon w ręce, więc grałem trochę słabiej. Wcześniej grałem bez telefonu, normalnie nie było to nagrywane. No i wtedy było kozacko, ale i tak coś mi tam wchodziło, no chyba widzicie, co nie? Więc grało się naprawdę spoczko i tutaj taka jakby kolejna nasza konkurencja, więc no, pierwszą wygrał Panda w Clashu, a drugą wygrałem ja w ping-ponga. Ogólnie po zagraniu w pingla postanowiłem, że spełnię życzenie pewnego widza, który prosił mnie, żeby Panda pokazał stanowisko i żebym ja pokazał to w filmie. Więc proszę was bardzo, teraz tutaj razem z Pandą zaprezentujemy wam dokładnie, jak wygląda jego stanowisko gamingowe. Więc dobra widzowie, chcieliście zobaczyć stanowisko od Pandy, więc od razu sobie patrzymy. Zaczynamy od pięknego przycisku srebrnego. No, panie Panda, ładnie, ładnie. Dobra, lecimy dalej, tutaj dwa diabloczersy. Pyk. Pierwszy, proszę bardzo. Jakie to są? To są te... To jest X-Horna, tu masz X-Horna. A tutaj mamy X-Horna, patrzcie, taki... Tak wszystko z czarnym, nie? Bo tak chciałeś tutaj fitować. No. Dobra, a tu już jest stanowisko, pyk, zacznijmy od kompa. Ile za niego dałeś? Pewnie sporo, nie? 8K, czyli no. No kurde, ja 3 mniej. Dobra, teraz Road, mikrofonik, najnowszy nabytek. Tak proszę jest, bardzo. Najnowszy nabytek tutaj w stanowisku. Ramię Rove SO1. Sorry, tam są jakieś dźwięki w tle jak coś, ale... Remont, nie dokładnie. Mikrofon, no to Rode NT-USB. Następnie, no nie wiem. Klawiaturka może teraz, bo to tą to... Apex 7. Ja mam chyba piątkę, nie jestem pewien, bo i 7 nawet nie wiem. No, myślę, że ty i ja dostaliśmy od tego SteelSeries dokładnie. No, myszka też od SteelSeries. Tutaj patrzcie, jaki w ogóle wielki monitor, co jest? Ekran duży. Nie masz tu nic na pulpicie, żeby zamazać czy coś? Chyba, co? Nie, chyba nic takiego. Zamazać nie, pulpit? Nie. Dobra, jest okej. Okay. No słuchaweczki też mam, ten sam statyw. Słuchawki, jakie to są? To są Arctis 1. Jeden? No, wireless, no. Okej. Okay. Tam jakiś JBL, patrzcie. Tak. I tutaj to bym się przydało, kurde, Lumix. Fajnie nagrywa. Jakość jest fajna, wam powiem. No i tak generalnie się prezentuje stanowisko. Proszę bardzo, tutaj Elgato, nie mogę zapomnieć. Tak jest, do przechwytywania ekranu. Bez tego nie grałbym w Brawla. iPad nie na live. No chłopie. Jest iPad, patrzcie. No powiem wam, sprzęcik niezły. Sprzęcik niezły, ogólnie stanowisko git. Oceniajcie je w komentarzu od 1 do 10. Nie będę przypinał serducha. Następnie wybraliśmy się na boisko, żeby trochę pograć. Zobaczcie, jak tam szło. Lecimy rzut karny, patrzcie, Panda na bramce, no muszę mu strzelić. Jak szczerze, to zostawiacie suba i łapę w górę. Uwaga. To się wytnie. Uwaga widzowie, moja kolej. Czy trafię Toriemu?
Jest! Dobra widzowie, druga szansa, ja się nie poddaję. Lecimy, teraz taka brama wlatuje, że łopanie. Proszę, proszę. Drugi strzał. Proszę państwa, uwaga. Nie! Serio, nie trafię na bramkę. Dobra widzowie, panda strzela w poprzeczkę. Robisz to, chłopie. Pa. No, no, no niestety. Nie nagrał przez no niestety coś nie pyka. Dobra, teraz ja strzelam, panda wam pokaże. Dawaj, dawaj, Tori. Gorzej ode mnie, chłopie. Dobra widzowie, leci wrzutka, rzut rożny, on strzela z głowy. Oj, słaba trochę. Mamy. Popraw, popraw, już leci. Oj, teraz to dopiero cię. Ta przewrota, panda. Co? Dobra widzowie, przekopuję do pandy nad siatką. Nie wiem czy mi się uda, ale spróbuję, uwaga. No prawie, prawie. Niestety nie pykło, ale dobra, teraz się podrzucę widzowie i no siada już. To musi siąść, uwaga. Hop. No i klasa. I uwaga, co zrobi? No zaraz przekopię znowu. Uwaga. No, jest brama. Dobra, dawaj. Teraz jak trafiam, to już łapka w górę. Musi być. Nie weszło. Chłopie, patrz, jedną ręką. Dawaj, tak. Jedną ręką jeszcze woli, to jest koszyka wstaje. No dawaj. Stąd w tamten. Stąd w tamten. Zobaczymy jak daleko wyleci w park. Uwaga. Co ty? No. No trochę było, ale nie wyszło. Koszykówka Brawl Stars za 3 rzuca ultem. Panda Gaming. Aj, jeszcze mnie by zaatakowało. Leci, patrzcie to. Jep. No prawie. I teraz nogą. Jo. Czy to w końcu wejdzie? Ty chłop coś. Jest, mamy to. Następnie postanowiliśmy, że pojedziemy sobie do galerii coś zjeść, ale tam wam nic nie nagrywałem. I później normalnie wróciliśmy do domu pandy i tam zadałem mu pytanka, które w sumie zadaliście mu wy. Dobra widzowie, dałem wam na relację, żebyście zadawali pytania do pandy. I tutaj kilka z nich się będzie wyświetlało. Tutaj macie pierwsze. Dlaczego nie subskrybujesz kanału Tori 3? No, nie gram w Robloxa. No gada, a co to ma znaczyć, że nie grasz? To cię nie usprawiedliwia, to jest Tori 3, no. No ale był rajd. No dobra, no to muszę przyznać, to muszę przyznać, był rajdzik, można wybaczyć. Okej, kolejne pytanko tutaj zadane, czy lubisz jeść pomidory? Pomidory spoko, bambusy lepsze, ale bambusy lepsze. Właśnie drugie pytanie takie dotyczące bambusów, ale bardziej pandy. No. Skąd pomysł na nazwę panda? Nie ma jest żadnego. Nie ma, tak samo jak u mnie w sumie, no. Po prostu no tak jakoś wyszło, bo już w grach się nazywałem panda, a z czego to wynikło, to sam nie wiem. On tu w Clash'a gra w tle jak coś i odpowiadamy na pytanka, żeby nie było nudno, wiecie. Następne pytanka, jaki jest twój ulubiony brawler? Dawaj chłopie, odpowiadaj. Ulubiony brawler? Kurczę, nie wiem, Kruk? Kruk powiadasz? No to zawsze Krukiem podaczyłeś. Kruk OP. Kiedy filmik z kamerką, taj ziomeczek zapytał? Kiedy filmik z kamerką? No, bo to kurczę rzadko tutaj są. Możliwe, że jak będę wbił 35 tysięcy pucharków, to się pojawi odcinek z kamerką. No, dobrze by było. A kiedy planujesz je wbić? To jest. Za tydzień, za dwa, coś takiego. No, bo już mało brakuje, tam z 400 puszek. To będzie wbijane, dobra. Teraz najczęściej pojawiane się pytanko. Ile masz lat? Tutaj ziomeczek zapytał. 17. Rok młodszy od tego. Dokładnie, no tego nie wiedzieliście widzowie. Lecimy dalej. Od kiedy nagrywasz i od kiedy grasz w Brawl Stars? Są takie pytanka tutaj w jednym ziomek zadał. Nagrywam od kwietnia 2019, a gram w BS-a od czerwca 2017. No więc jak widzicie, to już trochę jest czasu. No dlatego tak koksin, jak ja bym tyle grał, to bym go porobił. No chłopie, w Clash'a to... Jeszcze dłużej niż BS, ale no, z przerwami. No, ale które w sumie ciekawe. Czy zrobisz kiedyś jakiś odcinek, gdzie będziesz mówił po francusku? Kurczę, ciężko szczerze mówiąc, bo myślę, że i tak większość osób no właśnie, tego nie rozumiała. Ale ty znasz francuski, nie? Tak, żeby nagrać odcinek. Czasami na live'ach coś tam się powie. Jak ludzie się pytają, to no. Coś się wspomni. Czyli macie tutaj odpowiedź i w sumie to wszystkie z tych takich najważniejszych pytanek. No i w sumie tak tam minął wczorajszy dzień, było naprawdę spoko. Mam nadzieję, że dobrze wam się oglądało i że zostawisz tutaj łapeczkę w górę oraz subika na moim kanale, bo jak tutaj będzie ich dużo, to będzie też więcej odcinków tego typu, więc myślę, że warto subskrybować. Wbijajcie nasze Instagramy, zwłaszcza na mojego Instagram, to jest typ, polecam każdemu. No i dzięki za wytrwanie do końca, jak tutaj dotrwaliście, to napiszcie w komentarzu żółwik. Wtedy macie żółwika ode mnie. No i co, pozdrawiam wszystkich, widzimy się w następnych materiałach, siemano!